Hej, z tej strony Bachus, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii... A, nie ma tutaj serii w sumie. Dobra, jest to odcinek uzupełniający do wczorajszego odcinka ze serii cenowego. O, to lepiej. Łapka w górę, subiekt te sprawy, mamy sporo rzeczy do obgadania, ale one są w miarę szybkie. Więc no cóż, nie przedłużam, zaczynamy. Polecimy w takiej kolejności, moim zdaniem, rzeczy najmniej interesujące do tych najbardziej interesujących, więc na początek coś, co pewnie nikogo nie obchodzi, czyli czapka. W ten sposób się prezentuje. No cóż, za samo zalogowanie się do gry dostajesz taką oto właśnie czapkę, jak mówiłem. Nie jestem fanem takich czapek. Moim zdaniem tak, kurde, 2 na 10, nie? No ale cóż, może ktoś, kurde, jest fanem tej marki, czyli Coil, Vegeta, i może będzie w niej biegał cały czas. Różne gusta ludzie mają. Dobra, przechodzimy sobie do nagród dla weterana. Za zalogowanie się do gry i za to, że masz sety poziom, dostaniesz takie oto oznaczenie. W ten sposób się prezentuje, jest to oznaczenie do Avengera, które też przy okazji jest jakby, co przypominam, w tym tygodniu tańszy. Ale ważne jest to, że te oznaczenie dostaniesz, ale nie musisz Avengera posiadać. Po prostu wiesz, jak sobie kupisz Avengera za rok, 2, 8, to te oznaczenie będzie dla ciebie czekać. Jeżeli masz sety poziom, no to po prostu grasz w grę i prędzej czy później te oznaczenie wpadnie na twoje konto. I teraz przyszedł czas na rzecz, w której musicie się troszeczkę bardziej postarać, bo chodzi o tą oto koszulkę, ale to nie wszystko, bo te dwie rzeczy, o których wam teraz powiem, te dwa fanty, dwie nagrody, dostajecie razem, to jest taki pakiet, powiedzmy. Więc taka oto koszulka, jak mówię, z, no kurde, samochodem Trevora. Spoko, tylko w innym kolorze. Powiedzmy, że w miarę okej, koszuleczka. Wpadnie wam razem z 100 tysiącami za zagranie dowolnego wyścigu kaskaderskiego z tych nowych, które właśnie wpadły do gry. Dostaniecie po prostu taką oto nagrodę. Więc pamiętajcie, wszystkie wyścigi są na potrójnej premii, ale nagroda w postaci tych 100 tysięcy, a także tej koszulki, jest tylko i wyłącznie za 8 nowych wyścigów kaskaderskich. Więc no, zagrajcie sobie przynajmniej raz. I tutaj, proszę państwa, żeby wam ułatwić, to ja powiem wam, które są nowe. Więc Słońce, Morze i Szykany, to jest nowy wyścig. Ciasna jazda, O jeden most za daleko, Galimantis, Spirala mdłości, Raz na wozie, raz w wąwozie, okej. Zatyma na asfalcie, Granice miasta. No i to są właśnie te wszystkie wyścigi kaskaderskie, które zostały dodane wczoraj do gry. Więc no, jak mówiłem, zagrajcie sobie, odpalcie sobie nawet, wiecie, jedno okrążenie solo, robicie to 2 minuty, a wpadnie wam jakiś właśnie dodatkowy hajsik. W 2 minuty 100 tysięcy raczej w inny sposób nie zarobicie. No chyba, że na próbie czasowej, ale próba czasowa wymaga więcej, wiecie, jakiejś, kurde, umiejętności, a tutaj po prostu jedziecie 2 minuty, macie 100 tysięcy, oczywiście ten hajs nie wpadnie od razu na wasze konto, tylko musicie sobie troszeczkę na ten hajs zaczekać. Dopiero po 7 czerwca Rockstar zacznie wam ten hajs wrzucać na konto i w ciągu 3 następnych dni ten hajs powinien się znaleźć na waszym koncie. I jeszcze warto sobie wspomnieć dla graczy PlayStation, że dzisiaj jest 28, kiedy ten materiał publikuję, a za kilka dni będzie nowy miesiąc, więc będziecie w stanie sobie odebrać darmowy minion właśnie, jeżeli gracie na PlayStation 4. Ale jeżeli zapomnicie, no to spokojnie, spokojnie, ja jeszcze wam o tym przypomnę, pewnie w kolejnym odcinku, który opublikuję w kolejny piątek. Więc tyle, proszę państwa, ja się z wami żegnam, siema, cześć, elo!